Pan Jezus z wielką jednoznacznością krytykuje naszą ochotę dyktowania Panu Bogu, jak On powinien postępować, żebyśmy my byli z Niego zadowoleni. Przyszedł Jan Chrzciciel. Nie, no taki asceta to w ogóle, to nawet jest dla nas zwyczajnych ludzi zawstydzające, że taki asceta jest wśród nas, on jest wyrzutem sumienia dla nas. Nie, to zresztą zbyt długo będą. A przyszedł, przysłany przez Boga. Przyszedł Syn Boży. No nie, no Mesjasz, żeby był tak jak zwyczajny człowiek, że je i pije, no Mesjasz, to powinien być Mesjasz. Kochani, my naprawdę, gdybyśmy się dobrze zastanowili, to by się okazało, że być może każdy z nas kiedyś próbował dyktować Panu Bogu, jaki powinien być, jak powinien z nami postępować, czy z nami samymi, czy z innymi, no żeby było tak, jak trzeba. Także ta dzisiejsza Ewangelia jest wielkim wezwaniem do tego, żeby uznać Pana Boga, że On naprawdę jest Bogiem. Bogu prawdziwemu nie da się dyktować, jak On powinien z nami postępować. Bogu prawdziwemu należy ufać. To, co jest samą istotą nabożeństwa świętej Faustyny, prawda? Że Jezu, ufam Tobie. To jest ta postawa, którą starajmy się w sobie samych budować, a zwłaszcza w momentach, kiedy tak jakoś odczuwamy, no chciałoby się, żeby było coś inaczej. A jest no nie tak, jak my byśmy chcieli. Tak Bogu prawdziwemu, właśnie dlatego, że jest Bogiem, należy ufać, nie wolno Mu dyktować, jak On z nami powinien postępować. A ja mam taką wielką potrzebę osobistą podzielenia się z Wami moimi doświadczeniami, bo byłem w Kijowie cały tydzień, miałem tam rekolekcje. Trudny to był dla mnie kawałek czasu, ale nie zwiedzałem Kijowa w ogóle. Kiedyś, w latach 90. jeszcze byłem. Natomiast odwiedziłem wszystkie trzy kijowskie miejsca męczeństwa. Jest coś niezwykłego, jak człowiek tak w ciągu tak krótkiego czasu spotka się z takim bezmiarem cierpienia, krzywdy, niesprawiedliwości, ale także tęsknoty za tym, żeby świat był bardziej Boży. Najpierw byłem w Babim Jarze, nawiasem mówiąc, klasztor dominikanów leży jakieś 20 minut na piechotę od Babiego Jaru. To tragiczne miejsce, gdzie tysiące, przede wszystkim Żydów zostało wymordowanych właśnie dlatego, że jacyś źli ludzie uznali, że jeżeli ktoś jest Żydem, to nie ma prawa do życia. Mnie się przypomniała taka niesamowita scena, o jakiej jeden ze świadków na procesie norymberskim, tych głównych zbrodniarzy hitlerowskich, o jakiej wspomniał jeden ze świadków, mianowicie kiedy tłum ludzi już tam zapędzonych czekał na rozstrzelanie i tak zbliżali się do swojego ostatecznego losu na tej ziemi. Byli dwoje starszych ludzi i najprawdopodobniej wnuka mieli pod opieką.
i cały czas, sami czekając na rozstrzelanie, robili wszystko, żeby tego wnuka rozbawić, żeby on jakby nie zorientował się, co się dzieje. I rzeczywiście doprowadzili go do tego rowu i z śmiechem serdecznym, prawda, to został zastrzelony i zginął. To jest taki obrazek, który jednocześnie pokazuje i bezsiłę dobra, i wyższość dobra nad złem, że jednak nawet w takiej sytuacji ostatnie słowo i już wtedy należało do Pana Boga. Potem byłem w Bykowni, to jedno z tych trzech miejsc, powiedzmy, na wzór, znaczy gdzie zabijano, znaczy w Katyniu, w Bykowni, i o jejku to trzecie miejsce zapomniałem, ale to wiecie. Dla mnie to było takie bardzo zastanawiające. Tam oczywiście głównie mężczyźni, w zasadzie tylko mężczyźni zostali wymordowani. I sobie wyobraźcie, że wśród tych bardzo nielicznych kobiet, które zostały tam zabite, są dwie, które nosiły nazwisko mojej mamy. Dwie panie Ostrowskie. Nie mam pojęcia, może kuzynki, może nie, ale... I wreszcie to było dla mnie największe doświadczenie, bo oba dnia, że o Bykowni to wiedziałem, to jeden ze współbraci zaprowadził mnie na Majdan i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że było to wydarzenie tak bardzo nasycone religijnie. Bo tak jakoś się odbierało te wydarzenia na Majdanie jako taką wielką konfrontację sił demokratycznych i tych sił starego porządku i tak dalej. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w gruncie rzeczy od strony religijnej było to wydarzenie bardzo podobne do tego, co się działo w Stoczni Gdańskiej tego pamiętnego czasu, roku 1980. Przy okazji też jakby pozostały takie materialne dowody takiej potwornej nieludzkości. Mianowicie przy jednej latarni jakimiś bardzo dobrymi pociskami ta latarnia została w kilku miejscach przestrzelona. Najwyraźniej wyborowy strzelec strzelał do żywego człowieka. Naród ukraiński nazwał tych męczenników zamordowanych, ponieważ ich jest ponad setka, nazwał ich niebieską sotnią, z taką myślą, że oni za nas się modlą, bo za nas zostali zabici. A zarazem bezmiar tej niegodziwości jeszcze można zobaczyć po innych takich znakach pozornie niezauważalnych. Mianowicie te właśnie siły starego porządku bardzo dążyły do tego, żeby przypisać to, co się dzieje na Majdanie, banderowcom, którzy przyjeżdżają z zachodniej Ukrainy. I sobie proszę wyobrazić, że przyjechał jeden autobus naprawdę z zachodniej Ukrainy i 13 ludzi z tego autobusu już nie wróciło do domu, bo zostało tam zamordowanych. Znaczy, ewidentny dowód, że ktoś czuwał nad tym, kto ma być zamordowany. Może nie wszyscy byli wyznaczeni, ale żeby tak ja odważyłem się o tym mówić podczas mszy świętej, ale sprawy
wolności, sprawiedliwości zasługują na to, żeby nie tylko tęsknić za tym, żeby świat był sprawiedliwy, ale żeby także się o to modlić.